Seria Icon oficjalnie powróciła do sklepu Fortnite, pokaże dokładnie co mamy i praktycznie wszyscy na to czekali. Także szybko wbijajcie do Fortnite, kupować też, bo są zrobić stale na początek. Łapeczka w górę, wal subika, bo wbijamy 100 000 subów, a live odcinki zajmie tutaj i na Twitchu. I koniecznie wpisz kod SEIKAM w sklepie, napisz jeśli go masz i weź udział w konkursie, jeśli nie wygrasz mój kod, masz suba, follow na Instagramie, Twitchu, to weź udział w konkursie, który masz w opisie, wystarczy napisać komentarz ze swoim nickiem pod poprzednim materiałem i to wszystko, my lecimy z tematem. Pierwsze co nowego dzisiaj mamy, to nową serię Icon, właśnie związaną z Cyper PK, czyli nowa lotnia, która jest pierwsza raz w sklepie Fortnite i ma ona dwa style, wygląda następująco, jest to taki właśnie smok i w sumie wygląda zarąbiście i kosztuje 1200 dolców i można sobie ją kupić. Jest to oczywiście lotnia do surfowania, druga rzecz, którą mamy oczywiście na cały pakiet Cyper PK, który mega polecam, jest naprawdę spoko, no i oczywiście wszystkie jego rzeczy, czyli kill-off, czyli oczywiście malowanie, które jest dosyć ładne, no i oczywiście jeszcze jego emotka. Do tego mamy oczywiście Alia, czyli kolejnego skina z serii Icon, który wygląda właśnie w następujący sposób i tutaj mamy również kilka styli do niego i też jest to mega dobry wybór, bo ma on po prostu dużo styli i macie sami sobie wybrać, czym tutaj chcecie grać. I ta emotka jest turbo śmieszna, czyli jazda na dinozaurze kolejnymi rzeczami, to oczywiście malowanie, no i oczywiście emotka, aczkolwiek to już takie jest średnie. Następnie mamy zestaw ninja, który też jest gigaczadem i osobiście mam go całego, więc polecam sobie kupić. Oczywiście mamy tutaj dodatkowe style, takie właśnie jak na przykład zamaskowany ninja, czyli taki ciemny, który jest chyba moim ulubionym, i oczywiście ninja w kapturze. No i oczywiście mamy kill-offy oraz taktyczną emotkę właśnie ninja, którą chyba każdy zna, czyli jego popisowy numer. Następnie mamy bugę, na którego dużo osób czekało, bo buga dosyć rzadko wraca do sklepu Fortnite. No i tutaj też mamy właśnie trzy style i generalnie kupujcie szybko te ikony z kodzikiem SEIKAM, żeby po prostu nie znikły, no bo są one zarąbiste, a rzadko wracają. I również do niego mamy jeszcze jedną emotkę, czyli właśnie FNCS Winera. Następnie kolejną rzeczą jest Lachlan, który też jest mega ładnym skinem, którego w sumie osobiście wygrałem w turnieju i naprawdę gra się nim mega spoko i też do niego jest taka emotka. Kolejną rzeczą Serikon jest Degref, którego giga polecam, bo jest on naprawdę ładny i wygląda następująco. Jest on mega wygodny do gry i naprawdę warto kupić, szczególnie że ma mega śmieszny kill-off, czyli takiego padzika, i do tego ma jeszcze mega śmieszną emotkę, którą kiedyś non-stop używałem, czyli taniec taki z padzikiem, i nie mówcie, że nie wygląda ono zarąbicie, jest po prostu turbo szefem i na przykład na skinie ryby wygląda turbo kozak. Tutaj mamy jeszcze Laser Beama, który też ma właśnie kolejne tutaj style i wygląda następująco, czyli taki budowlaniec, czyli taki ziomek w podkoszulce, czyli taki właśnie w hełmie, no i jeszcze taki zwykły ziomeczek. Ja akurat tego skina jakoś mega nie lubię, ale jest on z młotkiem, no i oczywiście ze swoją czerwoną lunch, czyli jego taktyczną emotką. Kolejny skin, który giga polecam, jest to Lotberflut, który taktycznie nie musicie sobie kupić, jest on zarąbisty i możecie sobie wyhodować truskawę z serią właśnie emotką jej, albo właśnie używać na przykład kilofów, które mają tutaj jedzonko, czyli właśnie te wszystkie jakieś owocka. A kolejnym skinem jest Chica, którą też wygrałem kiedyś w turnieju i jest ona zarąbista, ma ona kilka styl, jest to jedna z najnowszych serii Icon i generalnie wygląda ona mega fajnie właśnie w płaszczu kolorowym, albo na przykład dokładnie w tym płaszczu, czyli właśnie jakby tak ubrana. No i możemy jej jeszcze ubrać maskę albo okularki i ten skin jest turbo mocny do gry. Zawiera on oczywiście jeszcze skina, kill-offy i oczywiście mamy jeszcze taniec, czyli kaczuszki taktyczne. Jeśli ktoś chce sobie kupić, to też giga polecam. I oczywiście kolejna rzecz to jest ten ziomeczek, który już był w sklepie Fortnite, do tego mamy właśnie jego kill-off, do tego mamy malowanie, do tego mamy jeszcze takiego ziomeczka, który jest mega dziwny, młot, hammer, totalnie nie wiem co w ogóle za skin jest, ale ma on dodatkowy styl. Kolejną rzeczą jest właśnie taki kill-offek, a no znajdziemy takie skiny jak Valkyria, czyli skin za 2000 fałdolców, mało opłacalny, lotnik, która jest giga szefem, ale jest mega ciężka do gry i mega droga, Bandelorka, która jest nawet fajnym skinem i w sumie można się popowodzić, ma dwa style jak widzicie. Do tego jest jeszcze Bandolier, czyli też taki stary dosyć skin z rozdziału pierwszego, też z dwoma stylami, no i do tego mega fajny kill-off, który polecam, maczeta z kokosem, totalnie turbo szefowa, no i mega jeszcze dziwna lotnia, której osobiście chyba bym nie kupił, aczkolwiek jest ona mega śmieszna, plus do tego malowanie za 300 fałdolców. Ale to nie jest koniec sklepu, bo tutaj znajdziemy jeszcze takiego skina za 800 fałdolców, całkiem okej. Ten skin jest dosyć średni, czyli fanatyczka 1200 fałdolców, taki śmieszny ziomeczek, no i tutaj mamy jeszcze kill-off do tego, no i mamy jeszcze lotnie, także to akurat dosyć dziwne rzeczy i chyba mało ktoś na nie skupi, ale mamy również skin Kamiego, który jest mega fajny i spocony, mamy taką ziomeczkę z rozdziału pierwszego, rzadko wraca, jakiś kill-off, no i to jeszcze Wesołka i do tego mamy jeszcze cały zestaw właśnie Dragon Balla, czyli te wszystkie rzeczy, które były deki dla Roya, no i oczywiście jeszcze rzeczy walentynkowe, których już może nie będę pokazywał, ale wszystko z powrotem w sklepie dalej jest. Jak coś kupujesz, kod SEIKAM w sklepie, żeby być totalnym szefem, to dziękuję, subi kopeczkę w górę, kodzik SEIKAM i wbijajcie dzisiaj na streama i zapiszcie się do konkursu. Trzymajcie, cześć!